Dobra, cześć Grzesiu. Słuchaj, nie pomyl mnie z Filipem, jestem kurwa, nie wiem czemu mam skina Filipa, to jest dziwne, ale dobra, niech będzie. Zakupiłem dzisiaj nowy telewizor. Czemu masz umywalkę na suficie? Nie wiem, nie zwracaj na to uwagi. Zakupiłem nowy telewizor, więc będziemy mogli całą noc oglądać filmy, na przykład Krzyk 4 albo Piłę sobie obejrzymy. Maratony filmowe są zabronione. Wojna jest. Do widzenia. Aha, co to miało być? Dobra, wiesz co, Grzesiu, mamy go gdzieś. Chodź, robimy ten maraton. Poszedłem do sklepu po nowy telewizor. Bo ci powiedziałem. Nie ma maratonów. Wojna jest. Woj, woj, na, kurde, jest. Idziemy. Co to miało być? Pytam się coś. Zapomniałem o czymś. Do widzenia. Okej, no to jak mi nie wolno robić maratonu ani zapraszać Grzesia, to ja sobie pogram na moim kompie nowym. Ja mam biurko takie stalowe ogólnie, którego się nie da zniszczyć. Wojna jest, bawić się nie wolno. O. Dobra, to nie było do końca normalne. To coś powiedziałem chyba. Do widzenia. Nie, 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 to jest nie do wytrzymania normalnie. Ja się wynoszę z tego miejsca. Jadę pociągiem. Ach. No cóż, wybierzmy sobie miejsce. O. Tutaj sobie siądę. Hej, no chcę usiąść. O, jak pięknie. No to czekam, aż pociąg odjedzie. Ja coś chyba kurde powiedziałem. Gdzie on kurde? Nie ma go w mieszkaniu. Gdzie on jest? O, jak ja go dorwę. Kiedy pociąg odjedzie? Mam cię. Linia kolejowa jest zabroniona. Jest wojna. Nie, 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 to jest nie do wytrzymania. Ta dzielnica jest nienormalna. Ja stąd uciekam. Zapłacę panu po odjeździe. Proszę odjechać. Już pana czemu pan stał? O mój Boże! Powiedziałem coś. Żołnierz odszedł dla ojczyzny. Nie lubiłem go.